Zespół Nowela wraz z nami w studiu. Witam. Witamy. Witamy. Nie ukrywam, że troszkę mi zaskoczył wasz mini album, właściwie czwórka. Czwórka pod tytułem 18S. Po pierwsze, na płycie utwory napisane przez duże nazwiska, bo i Marek Kościkiewicz, i Marek Dutkiewicz, ale z drugiej strony też poszukiwania muzyczne. To znaczy tak, no jedno to oczywiście twórcy znani, uznani i z ogromnym doświadczeniem, ale też no jakby nasze tutaj jego muzyczne zadziałało, bo zawsze działa i postanowiliśmy, że oprócz tego posiłkowania się tymi nazwiskami, chcemy też na tej epce dać swoje własne utwory. W zasadzie jeden się udało się zmieścić. No. A czy poszukiwania? Na pewno poszukiwania, bo ten utwór, jak i inne z tej epki, z tego mini-albumu, no, mocno różnią się od naszego debiutu, bo postawiliśmy na większą ilość elektroniki w ogóle przede wszystkim. To jest taka podstawowa różnica. I wydaje mi się, że jest trochę więcej przestrzeni na wokal, bo po czasie, po roku, bo tak naprawdę rok temu nasz debiut się pojawił na rynku, słuchając tych numerów doszliśmy do wniosku, że może faktycznie czasem te gitary no, trochę było za dużo, tak, w kontekście wokalu i zależało nam na tym, żeby ten wokal wypchnąć na pierwszy plan i chyba tym razem ten efekt został osiągnięty, z czego jesteśmy zadowoleni. Zdecydowanie został osiągnięty, tym bardziej, że powiedziałem o poszukiwaniach, dlatego że 18 US troszkę pokazywało, że chcecie iść w takim kierunku, może to złe określenie, ale poprokowym. Natomiast utwory te nowe, tak jak Już czas, czy Co się zmienia, to taka wasza troszkę miłość do muzyki funkującej, czyli lat 70., 80. Zdecydowanie tak. Ja już wspominałem w kilku wywiadach, że na pierwszej, w trójce chyba też mi się zdarzyło, że na tej pierwszej płycie miało być tego funku dużo więcej, ale no, te debiuty się rządzą swoimi prawami, to jest często zlew jakichś tam pomysłów, które gdzieś tam się pojawiają na przestrzeni dłuższego czasu. Tutaj jednak to było na bieżąco robione, na bieżąco komponowane, na bieżąco były pisane teksty i jakby już cel był jasny. Funk, stawiam na ten funk, no bo to jest coś, co nam w duszy gra najbliżej obok tego rocka, który był jakby przeważał na debiucie, więc funk poszedł na pierwszy plan i jestem pewien, że w przyszłości on też zawsze będzie. Pytanie, czy będzie zmiksowany bardziej z rockowymi jakimiś tam gitarami, czy z klawiszami, czy jeszcze czymś innym, nie wiemy, ale to na pewno w duszy nam gra i tego się będziemy trzymali. Utwór Co się zmienia to tak troszkę wasz manifest tekstowy. No, na pewno. Opowiedzcie o tym troszkę. Na pewno, no jest to takie dla mnie to, co się ostatnio działo przez ostatni rok, a nawet trochę więcej, bo w sumie ten projekt łącznie już niedługo w tym roku będzie trwał 3 lata tak naprawdę, jeżeli chodzi generalnie o same początki w ogóle. No to trochę tych takich doświadczeń niby nowych, niby starych się zebrało i jakby taka naturalna inspiracja do napisania tekstu takiego, że tak powiem, rozliczeniowego. Ile można zrobić w tym biznesie, jeżeli chodzi o muzykę, bo to jest biznes, to jest trochę takie przekleństwo muzyki, żeby, nie wiem, móc tę muzykę pokazać szerzej odbiorcom i ile nas to kosztuje. Jak bardzo się zmieniamy, co tracimy ewentualnie, to taka moja refleksja. No, tak to wygląda, takie małe podsumowanie. Jak ktoś tego posłucha, to będzie wiedział, o co chodzi. Dzisiaj muzyka nie ma tak dużego znaczenia. Ja bym chciała, żeby miała większe, ale różne inne rzeczy mają większe znaczenie. A muzyka wraca w tej chwili do łask, moim zdaniem. Zresztą to pokazuje choćby ilość ściąganych utworów w tej chwili w internecie. Na całym świecie ta ściągalność wzrosła w ciągu ostatniego roku, także nie jest tak źle z tą muzyką. Sięgnęliście też po właściwie klasyk muzyki poprokowej, Urszula i Budka Suflera. Zresztą tu po raz kolejny Marek Dutkiewicz jako tekściarz. No nie ukrywam, że troszkę było to ryzykowne, bo ściganie się z Urszulą i z Budką Suflera, no to duże wyzwanie, ale myślę, że wyszliście z tego obronną ręką.
No padło na taki wybór naturalnie, bo jak już współpracowaliśmy z Markiem Dudkiewiczem przy okazji 18S, no to też był taki pomysł wcześniej, żeby sięgnąć po jakiś cover i to wyszło naturalnie, że w sumie fajnie byłoby sięgnąć po piosenkę, której również współautorem jest Marek Dudkiewicz. A że też jakby no twórczość samej Urszuli nie jest nam obca i też lubimy generalnie ją. I trzeba było Urszulę zaprosić. Urszulę trzeba było zaprosić, może tak. Ja bardzo lubię ten album Biała Droga, ale myślę, że chłopaki również najbardziej ten album sobie cenią. A to późniejszy. Tak, późniejszy to gdzie Marek Dudkiewicz chyba już tekstów nie pisał, ale generalnie no sięgnięcie po tę klasykę, jakby jest to taka naturalna korespondencja, jeżeli chodzi o właśnie lata 80., o nasze gdzieś tam inspiracje, o to, kogo cenimy muzycznie, kogo słuchaliśmy, także jakoś też naturalnie akurat ten wybór był taki, a nie inny. No mamy nadzieję, że gdzieś tam no, jest w trochę innej odsłonie ta piosenka dzisiaj w naszym wykonaniu. Nie ukrywam, że troszkę mam wam za złe, bo jak kręciliście teledysk do utworu Już czas, no to pokazywaliście Warszawę, byliście na zdjęciach właściwie 3 kroki od radia i tej trójki nie ma w teledysku. To już pretensje do pana reżysera. Tak, tak. Ale to wy macie ostatni głos, także ja do was mam pretensje. Nie, to był szalony dzień, po prostu lokacja. Jeździliśmy w takim szale totalnym. A 3 minuty piosenki tak naprawdę i on chciał pokazać trochę tej Warszawy. Ale no, ujęć było cała masa po prostu do wyboru i szczerze mówiąc miało być jeszcze więcej różnych rzeczy, ale to już się nie pomieściło, żeby tam jeszcze to było czytelne w miarę jako obraz do oglądania. Trafiła nam się pogoda, tak. Muszę powiedzieć. Natomiast fajne to jest uczucie mimo wszystko, jak idziesz nie wiem, środkiem Nowego Światu albo nie wiem, no gdziekolwiek w centrum. Gdzieś tam leci ta muza w tle jako podkład, żebyśmy jakby symultanicznie ten i ludzie się gapią, kto co jest? I tak stoją, się patrzą, pokazują palcami. No to fajna przygoda. A ja mam taką zajawkę, bo z kolei lubię ty zresztą też odnajdywać różne lokalizacje, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, masz jakiś ulubiony film i potem znajdujesz, że 30 lat temu on był tutaj nagrywany, czy teledysk i jedziesz tam do tego miejsca, nie wiem, na drugi koniec świata, jeżeli masz taką okazję, no to takie same coś teraz było zastosowane, taki zabieg. Nie to, żeby nas ktoś, że tak powiem, tłumnie słuchał i że jesteśmy jakimiś sławami, teraz każdy się będzie pytał, gdzie to było nagrywane, ale to jest super, będzie pamiątka w ogóle. Sobie na przykład, nie wiem, dajmy na to za 20 lat ten teledysk puścimy i o, patrz, w Warszawie, o, Tamka, a już nie ma tego mostu, tej Tamki w ogóle. Może tak będzie? Tamka musi być, bo to ulica zabytkowa. W takim razie powiedzcie jeszcze słów parę o płycie, bo skoro jest już 4, skoro są już nagrania gotowe, no to pewnie niedługo cała płyta. Na tej płycie wy tylko, czy też znowu goście twórczy, że tak się wyrażę? Czy płyta tak za niedługo, to bym aż tak się nie rozpędzał, natomiast no, chcielibyśmy na pewno, mimo wbrew w ogóle wszystkiemu rynkowi i tak dalej, nagrać płytę taką normalną, gdzie powiedzmy będzie 10 utworów, chociaż dzisiaj się single wydaje, tak? Gdzie single też owszem będziemy wydawali, a gdzieś tam mamy takie marzenie, aby w przyszłym roku taką płytę wydać. Czy będą goście? Myślę, że będą goście. Czy będą producenci? Może nie w liczbie mnogiej, może będzie jakaś jedna osoba, która coś tam nam podpowie, ale na pewno jest to kuszące i takie nasze pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o współpracę z producentem, było jak najbardziej dla nas na plus. I myślę, że wrócimy do tego, bo już na etapie kompozycji, rejestracji jest jakaś osoba z zewnątrz, która zwróci na pewne rzeczy uwagę, na które my byśmy może jej nie zwrócili, nie mając odpowiedniego dystansu. Także to było akurat bardzo fajne. To życzę, żeby płyta była udana, żeby wszyscy w Polsce jej słuchali, śpiewali wraz z wami. Głównie śpiewali, bo to najważniejsze. To znaczy, że wchodzi, że jak się ładnie wyrażę, w naród. No tak. Dziękuję. Nowela w trójce. Dziękujemy bardzo.